Szerembel na Jeziorze Ełckim, temperatura wody zaledwie 5 stopni Celsjusza i 160 śmiałków, którym niestraszne są uroki zimy. Morsy z Ełku, Grajewa, Augustowa, Suwałk, Białegostoku, a nawet Warszawy wzięły udział w 7. edycji Kąpieli dla Odważnych. Po intensywnej rozgrzewce uczestnicy imprezy wyszli do wody. Kąpały się całe rodziny. Paweł Głowacki, dyrektor ełckiego MOSiR-u, powiedział, że tego typu imprezy integrują różne środowiska. Każdy sport jest zdrowy, każdy wpływa bardzo pozytywnie na stan emocjonalny. No nie, dziś wiem, nie jestem pionierem tego, że wytwarza się w organizmie serotonina, czyli nic innego jak hormon szczęścia. On wędruje bezpośrednio do mózgu, jesteśmy wtedy szczęśliwi. Jak jesteśmy szczęśliwi, śmiejemy się. Jak się śmiejemy, jesteśmy zdrowsi, lepiej pracuje układ odpornościowy, lepiej układ krwionośny, lepiej oddychamy, bardziej pracuje przepona. Każdy sport jest bardziej wskazany. No to nie zapominajmy, że jeszcze zimna woda powoduje w człowieku tak zwane stany euforyczne. Uczestnicy kąpieli nie mają wątpliwości, że morsowanie jest zdrowe i zgodnie przyznają, że podczas takich spotkań panuje świetna atmosfera. Byli i tacy, którym jedno wejście do lodowatej wody nie wystarczyło. Drugi sezon morsujemy z mężem i uważam, że to jest dla zdrowia, dla sportu, dla dobrego samopoczucia, dla humoru. No imprezy, jeździmy do różnych miast na takie imprezy jak dzisiejsza i jeszcze inne. W każdym bądź razie jest super. Wszystkim polecam, to jest zdrowie, nie chorujemy. Czekamy, że nasza wnuczka, która jest w tym wózeczku, też będzie się z nami kiedyś kąpała. Żeśmy świeżaki jesteśmy. Miło, przyjemne, ale człowiek inaczej wtedy się czuje, nie? Kąpałam się przed chwilką i zamierzam za sekundę jeszcze raz wejść, prawda? Bo znajomi dopiero dojechali, więc zaraz jeszcze raz wchodzimy. Wrażenia, ja w tym sezonie dopiero rozpoczęłam kąpiele, więc to dla mnie to jest coś pięknego. Po prostu lubię robić coś innego niż to takie szare życie, jakaś rozrywka. Kupa ludzi, głośno, wesoło. Nie będę też jakby przereklamowywać tego, ale faktycznie no, w jakiś sposób no, odpukać jak na razie symbol zdrowia jestem. Co sobota, co niedziela jest odstresowanie od tego dnia codziennego, od tego szarzyzny. Nie, jest super, zdrowie jest, dopisuje, ale przede wszystkim atmosfera, wspaniali ludzie. Na morsów po wyjściu z wody czekały pamiątkowe medale i ciepła herbata. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.